Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Pierwsze strony gazet. Pierwsze strony gazet i Liliana Wiadrowska, Studio Bałkany. Dzień dobry, Pawle. No, słucham o tej Ukrainie, natomiast na Bałkanach jakoś już ten temat ostygł. Natomiast gorąco jest fizycznie. Po prostu jest na razie 20 stopni. Było w nocy. Ma być dzisiaj 35, a Chorwaci zapowiadają właśnie, że będzie 40. I to jest jeden z tytułów właśnie na Bałkanach. Chorwacja, fale upałów, to też dla wszystkich Polaków, którzy tam się wybierają. Temperatury wzrosną, będą 40 stopni wynosić nawet i jest już alarm meteorologiczny. Tymczasem co do tej wysokiej temperatury, to warto dodać, że 1% więcej, 1 stopień kosztuje nas mniej więcej 6% więcej na naszych rachunkach. Tak wyliczyli Słoweńcy i to jest tytuł ze strony słoweńskiej o nazwie Delo. Delo, czyli praca. Rząd musi dawać przykład. No i teraz maksymalny tutaj wylicza sobie temperatury 28 stopni na stanowisku pracy, na przykład na produkcji, natomiast już dla poziomu wygodnego dla mężczyzny w garniturze wynosić musi latem temperatura 21 stopni Celsjusza. Natomiast w związku z wojną, z ogromnymi podwyżkami cen surowców, no właśnie zastanawiają się, czy nie zmienić prawa i czy, no właśnie, troszeczkę nie podgotować tych Słoweńców i podwyższyć te tutaj bariery graniczne tej dopuszczalnej maksymalnej temperatury na stanowisku pracy. Tymczasem jeszcze o pracy, już nie o stanowisku, ale po prostu o pracy. Kolejny tytuł, też druga część strony w dolnej części, Delo. Obcokrajowcy chcą pracować, a nie polegać na państwie. No, brzmi to jak dobry żart napisany przez panią Polonę Maolorch. W Słowenii mieszka kilkadziesiąt rodzin tureckich, które podobnie jak duże słoweńskie rodziny katolickie czują się wykluczone. Mają ten sam cel, lepszy świat. No, tytuł brzmi wzniośle, natomiast w praktyce wygląda tak, że właśnie ci imigranci nie za bardzo chcą pracować. Tutaj właśnie Słoweńcy bardzo mają ogromne nadzieje co do Ukraińców, którzy ledwo zameldowali się w Słowenii, a już poszukują pracy. Mają tutaj u nas bardzo, bardzo dobrą opinię. I jeszcze jeden, znowuż o energii. Chorwacja jest zainteresowana zwrotem swoich pól naftowych w Syrii. Zarabiają na nich wszyscy oprócz nas. Piszą Chorwaci w czasopiśmie, w dnevniku, jak się mówi, dzienniku Večernji List, wielki czerwony tytuł, rozmowa ze ministrem spraw zagranicznych Iranu. Właśnie, który wyraził gotowość Iranu do pomocy Chorwacji i sieci stacji benzynowych INA w sprawie zwrotu pól naftowych w Syrii, jeżeli strona chorwacka tego zażąda. No, jest też jedna wzmianka o wojnie w Ukrainie, to już więcej powie Paweł Bobołowicz. Dziękuję bardzo. Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, a z Bałkanów przenosimy się do studia Tajpej. Pierwsze strony gazet. Zaleski, studio Tajpej. Tak, Ryszardzie, słuchamy cię. Po prawie dwóch miesiącach jest u nas także obecnie słonecznie i parno, jest po prostu gorąco. Dotyczy to także polityki w regionie. Mając takiego sąsiada jak Chiny, nigdy nie jest nudno. I tak w najnowszej odsłonie od kilku tygodni chińskie władze informowały amerykańskich odpowiedników o traktowaniu wód cieśniny tajwańskiej jako przybrzeżnych wód chińskich. Amerykanie mają się trzymać od nich z dala. 13 czerwca oficjalnie potwierdził to rzecznik chińskiego MSZ-u Wang Wenbin, także później chińska Global Times. Dwa tygodnie temu piloci
chińskich sił powietrznych agresywnie potraktowali samoloty zwiadowcze Australii i Kanady. Australijski samolot zwiadowczy patrolował Morze Południowochińskie zgodnie z przysługującym mu do tego prawem w strefie nad Morzem Południowochińskim. Wówczas chiński J-16 podleciał do niego i lecąc z boku wypuścił flary, po czym wyprzedził agresywnie i w lecący za nim samolot australijski wrzucił niewielkie paski aluminium, tak zwane dipole. Niektóre z nich skończyły w silniku australijskiego samolotu. Tego samego dnia w innej części Pacyfiku chińskie myśliwce prowokowały kanadyjskie siły, przelatując bardzo blisko w trakcie, kiedy tamte patrolowały teren. Przelatywały na tyle blisko, że powodowały turbulencje u kanadyjskiego samolotu. Chińscy piloci są na tyle sprawni, iż nawiązali kontakt wzrokowy i pokazali Kanadyjczykom środkowy palec. Od Bożego Narodzenia sytuacje takie miały miejsce 60 razy, z czego połowa była niebezpieczna. Chińska Armia Ludowa wywiera presję na państwa Zachodu, tak by przestały wysyłać aktywa wojskowe w region, zniechęcić ich do pojawiania się w powietrzu nad Pacyfikiem. I tak, według ostatnich doniesień, 24 czerwca samolot zwiadowczy lotnictwa, tym razem USA, przelatywał przez cieśninę tajwańską, kiedy nadleciały chińskie myśliwce, grożąc mu, ponieważ zbliża się on według nich do chińskiej przestrzeni powietrznej. I o ile 7 flota średnio raz w miesiącu wysyła jednostkę przez wody cieśniny w ramach Freedom of Navigation Operation, przelecenie nad jej terenem jest rzadkością. I niestety tu na zakończenie chińska agresja spotyka się jedynie z oburzeniem i zaniepokojeniem Zachodu. Żadnych zdecydowanych działań. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Dziękujemy również serdecznie i ze studia Taipei przenosimy się do Londynu. Pierwsze strony gazet. Dzień dobry, jest z nami już Iza Smolarek. Dzień dobry, Pawle. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet. U nas na pierwszych stronach gazet, właściwie na wszystkich pierwszych stronach gazet, oczywiście szczyt G7, któremu Wielka Brytania, między innymi Wielka Brytania przewodniczy. I ten temat będzie grillowany raczej do jutra. Tym bardziej, że Wielka Brytania, raczej Boris Johnson, który nas reprezentuje, jest no, takim bardzo silną osobą, która twierdzi, że na Rosję powinny zostać nałożone kolejne sankcje. Oczywiście wczoraj w oficjalnym komunikacie dla mediów ten Downing Street poinformował, że Wielka Brytania zakazuje importu złota z Rosji. Mają do niej dołączyć także Stany Zjednoczone, Kanada oraz Japonia. Dzisiaj oficjalny komunikat Borysa Johnsona i oczywiście konferencja z prezydentem Ukrainy. Konferencja nadawana między Kijowem, gdzie znajduje się prezydent Ukrainy, a szczytem G7, czyli Niemcami. To jest taki piękny wizerunek Borysa Johnsona z zewnątrz. Wewnątrz jest troszeczkę gorzej, ponieważ no, nawet jego własna partia, naszego premiera, ma jemu za złe między innymi to, że przestał dbać o interesy turystów. Po dwóch przegranych wyborach uzupełniających w hrabstwach Devon oraz zachodnim Yorkshire, lider turystów zrezygnował ze swojego stanowiska. Oliver Dowden stwierdził, że ktoś musi poczuć się w tej partii odpowiedzialny za tę porażkę. Tym samym, no tak troszeczkę ironicznie powiedział, że na pewno nie będzie to Boris Johnson. Okazuje się, że ponad 40% konserwatystów jest za tym, żeby Boris Johnson zrezygnował ze swojego stanowiska. Tymczasem on, przebywając ostatnio kilka dni temu w Rwandzie, na pytanie dziennikarzy odpowiedział, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Co więcej, ma zamiar kandydować w kolejnych wyborach i ma nadzieję, że będzie sprawował swój urząd nawet do 2033 roku. No, ten Downing Street troszeczkę zadrżało, kiedy usłyszało te słowa i stwierdzono, że to prawdopodobnie jednak Boris Johnson po prostu zażartował sobie z dziennikarzy. Poza tym Wielka Brytania i dlaczego Rwanda? Ponieważ Wielka Brytania i Rwanda 13 kwietnia podpisały porozumienie migracyjne, na mocy którego nielegalni emigranci będą deportowani właśnie do tego kraju. Pierwsze wydalenie emigrantów nielegalnych ze Zjednoczonego Królestwa miało mieć miejsce 14 czerwca, ale lot został w ostatniej chwili odwołany z powodu decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I tutaj Boris Johnson został spytany, no dobrze, w takim razie, bo mówimy prawdopodobnie o emigrantach nielegalnych, którzy dostają się przez kanał La Manche z Francji, no ale dobrze, jeżeli w takim razie pojawią się nielegalni imigranci
uchodźcy z Ukrainy, ci, którzy uciekają przed wojną, co się z nimi stanie? Czy będą wydaleni także do Rwandy? No i tutaj Boris Johnson powiedział tak. Tak się będzie działo. Poza tym dodał, że Wielka Brytania wydała Ukraińcom 130 tysięcy wiz i to powinno wystarczyć. No tutaj niestety jesteśmy gorsi niż Irlandia, ponieważ Irlandia po prostu te wizy zniosła. Tyle z Londynu. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego tygodnia. Dziękuję bardzo. I my ci bardzo i serdecznie dziękujemy. Iza Smolarek, Studio Londyn, pierwsze strony gazet. I szybko Artur Żak o pierwszych stronach gazet na Ukrainie. Pierwsze strony gazet na Ukrainie oczywiście są poświęcone zmasowanemu ostrzałowi rakietowemu Ukrainy, bo co najmniej kilkadziesiąt rakiet z terenu Białorusi zostało skierowane po różnych miejscowościach w Ukrainie. Kolejny temat, który jest na pierwszych stronach, to jest oczywiście G7, a przede wszystkim chodzi tutaj o zapowiedź Stanów Zjednoczonych, które przekażą, poinformowały państwa G7, że przekażą systemy obrony przeciwlotniczej, te, które będą w dużej mierze mogły zabezpieczyć niebo na Ukrainie, ale także gorącym tematem jest temat byłego rzecznika praw obywatelskiej Ludmiły Denisowej, która kilka tygodni temu z dnia na dzień straciła swój urząd. Trzeba pamiętać o tym, że rzecznika nie tak łatwo jest odwołać. Niemniej jednak ona praktycznie tego samego dnia została zawieszona w wykonywaniu swoich obowiązków a następnego dnia została już przeniesiona do dymisji. Zarzucają jej nie do końca odpowiednie informowanie opinii publicznej w kwestii ofiar i w kwestii zbrodni rosyjskiej. W czasie pierwszych tygodni inwazji rosyjskiej takich doniesień o tych zbrodniach wojennych, bardzo często seksualnego charakteru, było bardzo, bardzo dużo i tu jest rozbieżność pomiędzy tym, o czym mówiła pani Denisowa w przestrzeni publicznej i tym, co trafiło do policji, prokuratury czy i też innych organów. Więc sprawa jest rozwojowa. Będziemy pilnować i informować państwa o przebiegu tej akurat sprawy. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.